Siema, z tej strony Hogaty, a to jest odcinek ze streamka z Gas Station Simulator, najlepszego symulatora, który ostatnimi czasy pogrywaliśmy, tak na dobrą sprawę. Także jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na główny kanał, na Discorda, na Instagrama, wszędzie gdzie chcecie, linki macie w opisie. Dzięki wielkie, trzymajcie się i elo. Dobra, o, maluszek widzę do zatankowania, dzień dobry. 16-17 litrów prawie. No, w porządku. Proszę bardzo. Ile litrów mi zostało? 35 litrów mi tylko na stacji zostało? Jakim cudem? What the fuck? What the shit? What the shit? Dobra, może kupimy tą drugą gaz stację bez kitu. Czekajcie, o, pracownik! Teraz mogę chyba pracownika kupić. No nieźle. Przyczepy, przyczepa dla twoich pracowników, by mieszkali tuż nieopodal stacji, zapewnia im wszystkie niezbędne potrzeby. No dobra, kupię. Help wanted, okej. Klient przy garażu, tutaj. Dobra, dobra. Zaraz weźmiemy tego pracownika, tylko ja bym jeszcze zobaczył chętnie. Chociaż nie, no teraz nie zrobimy tego. Dobra, dostawa paliwa po prostu. 200 litrów paliwa potrzebuję. Zamówienie poszło już na paliwo. Dobra, ten się zastanawia, co chce kupić, to weźmiemy gościa do tego. Spoko, lonely. Dobra. I co przy tym samochodzie trzeba zrobić? O Jezu, trzy koła i ten. Dobra, klient przy kasie, niech poczeka, przynajmniej jedno kółko zmienię. Ten przy garażu tym bardziej poczeka, jeżeli chce mieć koła całe. Dobra, obsłużę szybko gościa przy kasie i zaraz zrobimy, a jeszcze przyjedzie mi paliwo. Kurde, czat, patrzcie na to, ale ruch mamy teraz, nie? No trzeba tego pracownika wziąć na przeszkolenie, ewidentnie. Dzień dobry, do widzenia. O, widać, pan stary palacz. Dobra, weźmy sobie to, weźmy sobie to. Pringlesiki, pyk. O nie, fuck. No i kombo stracone. Dobra, palotę. Ty! Elon Musk do mnie przyjechał. Pa. 100% Elon Musk. 1:1 bez kitu. No, 1:1 Elon Musk przyjechał. I patrzcie na to. Co Elon Musk chce kupić? O. Po cukierki Oreo przyjechał, ty. Ty dawaj na piwek, wariacie. O, szlugi przyjechał kupić, dwie paczki aż. Dzięki wielkie, Elon. Mózg. Dobra, paliwka tutaj, dolejmy. Dobra, przyjechała dostawa paliwa, to niech się już nalewa paliwo, a jeszcze do garażu idę. Spoko, spoko z tą dostawą paliwa. Jak jest dostawa, to nie mogą przejechać, debile. Dobra, cześć, enjoy. Dobra, które? Oponki. Ta oponka na pewno. Pyk, 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 odkręcamy. Szybciutko. Trzy gumy zanim przyjedzie do serwisu. No, też mnie to ciekawi, nie? Cześć, Loszek. Dobra, idę gotować, będę zaraz. A co gotujesz? Ryżyk z nowym sosikiem. A ile tego ryżu w ogóle będziesz sobie gotował? Trzy torebki. Ja dupia, trzy torebki. Ryżyk, no nie mogę. Sosikiem, do tego jeszcze mielone sobie zrobię i no nie mogę, i chłop to na jeden. Dobra, posiłek. Trzy torebki ryżu. Co jest? Ja w to nie wierzę czasami, naprawdę. A zrobić ci zdjęcie? Kanał sportowy zleciał? Co wy gadacie? Tak, kanał sportowy zleciał, do dzisiaj, ban na YouTubie. Tak? No nieźle. Tak, za łamanie wytycznych. Ciekawe co zrobili. Może TikToka nagrać na ten temat. Może im przywrócą zaraz, nie? Może TikToka nagrać na ten temat. Ja już od dwóch tygodni chcę coś ogarnąć na tego TikToka. A ja to takie właśnie wrzutki robię, typu właśnie, że ten. Że trzy torebki ryżu. No chłop je trzy torebki ryżu, tak o po prostu. Do tego mielone i warzywa jeszcze. Czekajcie, bo jej cuchnie tu. Kurde, czat, patrzcie ile jest roboty przy tym sklepie, nie? Dobra, tego musimy zatrudnić już zaraz, tego zatrudniamy czat. Gościa do pracy. Ty, nas mrodziliście? To śmierdzi, nie? Ja dupia, ale roszczeniowi ci klienci, nie? W tych czasach, czat. Jezus Maria.
śmierdzą, gdzieś tu pocą się, wyrzucają mi śmieci i jeszcze narzekają. Brudno, brudno. Ja wam do domu nie wchodzę z butami ubrudzonymi. Dobra, dzień dobry. Do widzenia. I zatrudnimy pracownika. Pracownik zatrudni. Dobra, Andrew czy Amelia do zatrudnienia? Nie no, ona jest w każdym lepsza jakby, we wszystkim. Andrew właśnie zakończył pracę w trzech różnych zawodach naraz. Jego CV podkreśla, że szuka pojedynczej pracy o podobnych zarobkach. CV-ka od razu informuje, że Amelia szuka jedynie tymczasowej pracy. Jej celem w oparciu o podane zainteresowanie zostanie lokalną celebrytką. I doświadczenie zawodowe to zlepek krótkich okresów w innych branżach serwisów usługowych. Pracowała w tej branży prawie 4 lata, chociaż jej dane zatrudnienia nie do końca pokrywają się z tą liczbą. Łatwo wchodzi w interakcję jedynie z małą grupą osób, traktując resztę bez szacunku. Została 2 razy zwolniona z poprzedniej pracy. Który chce mniejsze wynagrodzenie? Właśnie, jakie wynagrodzenie chcą? Kasa? Ale ja nie rozumiem, że co, on jest szybszy czy wolniejszy? Amelię bierzemy? No dobra. Zatrudniłem nowego pracownika, czat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w takim razie. Dzień dobry, proszę pani. Już tutaj panią obsługuję. Zaraz obsłużymy od razu kogoś, kto chce zatankować. A dawno nie okradłem nikogo. I to mnie trochę boli. Powiem wam, już bym sobie okradł kogoś chętnie. That's great. Dobra. Lockpick. Dobra, szybko, szybko, szybko. Póki się ktoś tam nie skapnął przy samochodzie, że go okradam. Dobra. O, mistrzowskie, mistrzowskie. Dobra, tego okradniemy jeszcze. Szybciej produkty kasuje. Jest taka szansa. Klient przy kasie, dobra. Okradliśmy, parę dolarków wleciało. Rodaków na emigracji. Koleś okrada? Nie, to nie rodacy, no. Ja ich nawet nie znam, dobra. Zrobiliśmy. Ty, Amelia, do sprzątania, chodź. Sznela. Gdzie jest Amelia w ogóle? Jak ją mamy tu zgarnąć do roboty? Dzień dobry, witam pana. Bardzo, bardzo serdecznie. Opony mi już trzy, ten, to znaczy panią, przepraszam. I jedna opona, lusterko i ten, okej. Okay, to maziakiem od razu. Pomaziemy. Zmaziakujemy pani wszystko, co tu jest do zmaziakowania. Dobra, oponka od razu do wymiany. A, no niech będą Polacy, ale to nie są Polacy. Polacy by wiedzieli, że ja jestem Polakiem i ja tu pracuję i ja tu ustalam zasady. Tak naprawdę. Dobra. Dobra, szkiełko dodane i pani może już odjeżdżać. A tu bierzemy parę rzeczy do śmieci. Śmieci wyrzucamy oczywiście, gdzie popadnie. Tankujemy. Dobra, gdzie jest Amelia? Chat. Bo kurczę, potrzebuję tego. Ej, Elon znowu przyjechał. Bez kitu. Elon po raz drugi. Dzień dobry, witam. Co pani? Po lody przyjechała. Dobra, no na pustyni lody, koks totalny. Też zawsze o tym mówię, że fajnie, fajnie, że ktoś sprzedaje lody na pustyni. Ty, ale Elon, to te buty to byś, wiesz, wyczyścił sobie, nie? Jak wchodzisz do mnie. Elon przyjechał na kibel, czat. Nie, no jeszcze banana mi ktoś zostawił. No chyba se jaja robicie. Dobra, niech leci. Elon. Kościu. Nice, o patrzcie, skorzystał z kibla i nice od razu. Dziękuję. Dzięki bardzo, dobrodzieju. Ej, prysznic mamy, nawet nie wiedziałem. Ile za hotdoga? I kolejny, w sensie kolejne kible możemy. Ile za hotdoga? 3 złote właśnie. 3 złote za hotdoga. Masz nowy mail. Dobra, gdzie jest moja pracownica? Elon pył z Maska? Z Marsa raczej może.
Sztuka zatrudnienia. Twoje pracownicy różnią się od siebie, umiesz średnio otrzymasz 2 cyfry na 12 godzin, więc jednym ludźmi zrobić proste, dobra. Nie muszę tego czytać. Jakie mam sosy? Wszystkich światów. Albo czterech wysp, czy tam iluś wysp. Nie, gdzie jest ta przyczepa kempingowa? Mam sos wszystkich światów i sos z barbecue, tak, tak, tak. Amelia, ty, chodź. Lista zadań dla ciebie to masz pracować przy kasie teraz. Okej, okay, mamy pracownika, czat. Dobra, lecimy. Tysiąca wysp. Ja mam wszystkich światów sos po prostu. Cząstkowy, dokładnie. Bo tu wiecie, sprzątania nie ma tak dużo teoretycznie, a przy kasie zawsze ktoś jest. Także fajnie, żeby go można było. Dobra, czat. Sprawdzamy. Jeszcze mogę okradać każdego, kto idzie paliwo do mnie przyjeżdża lać. Okej, okay, to jest koks. Okej, dziękuję bardzo. Dobra, bagiety, okraść to podstawa. A, nie mogę niestety, kurczę. Dobra. I co, pracuję przy kasie? Salary 0,54. Ej, czemu jej rośnie? Bo ile ona tu stoi, to tyle będę musiał jej zapłacić jeszcze? Ale ona nic tu nie robi kompletnie przy tym. Ale lipa, dobra, to może jednak przy tankowaniu powinienem ją... Ej, gdzie ją zatrudnić? Do której roboty? Stoi, już kasy zabiera za sekundy pracy. Albo nawet brak pracy. Dobra, pani to tylko lustereczko. Dobrze. Nie ma problemu. Już wiem. Czy się stoi, czy się leży. Pieniądze się należą, dokładnie tak. 100 dolarków, dobra, za lusterko zrobione. Okej, okej, super, super. Nie, no jak ja widzę, że już 8 dolarów w pracy, za pracę. Ona nic nie zrobiła jeszcze, czat. Już 8 dolarów. No nie. Tak, zrobiłem ten przystanek, także... No tak, niech pracuje, no. No dobra, zarobiła 20 dolarów w tym momencie, nie? Chociaż to 20 dolarów to nie jest zarobek, bo to jest, trzeba policzyć wydane pieniądze na produkty przez zarobek, także to nie tak, że ona tyle zarobiła. Dobra, niech zarabia. Dobra, najpierw okradam klienta, a później mu tankuję. Nie ma problemu. Klient przy paliwie? Co by nie powiedzieć? O, 11 dolarków. Dzień dobry, już tankuje pani. Tam przy tym ja tylko patrzyłem, czy ma pani dobry bagażnik naprawdę, no. Bo wydawało mi się, że nie zamknęła pani tego bagażnika, ale jednak nie miałem racji, także. Dobra, ile mamy? 136 litrów, czyli git. Mogę iść za ten trochę jakby rzeczy wziąć. Dobra, czy ja jej mogę powiedzieć na przykład teraz? Lista zadań, posprzątaj na stacji za ten czas. Okej, dobra, niech se sprząta. A ja sobie tutaj wezmę dostawę, zamówię jakichś produktów. Na pewno opony mi będą potrzebne. O, tanie są, git. Dziesięć mogę wziąć. Pisak drogi, car mirror, dobra. Weźmy z 5 lusterek jeszcze. Zainwestujmy teraz, czat. Zrobiliśmy spore zamówienie. Dobra, niech sprząta teraz. O kurczę, ten bagażnik to... Jezu, dwa mistrzowskie bagażniki. Ja dupia. Profit jest? No jest jakiś. Masz jeden czy dwa parkingi? Jeden na razie, wiesz? Na razie kaskę, tak powoli farmię. Kaskę. Siema, Matix. Jedno kółko, jeden pisak. Gdzie co zrobimy? Dajmy ją teraz, bo posprzątała mi już tu chyba. Nie, no jest, jak ona wolno sprząta. Dobra, idź, idź lepiej, nie wiem, pracować przy tej kasie. Idź do kasy. Idź do kasy. Bo ty to, kurde, zanim sprzątniesz cokolwiek, to rok minie. I to bynajmniej, Alone.
A jedę do garażu. Nienauczona roboty, dokładnie. Widać, że jej nie zależy na robocie, tak jak mi, no. Widać, że jak u kogoś to pracuje, to nie tak jak u siebie. Dobra, dostawę muszę przyjąć jeszcze. Siema Cibor w ogóle, cześć, cześć. Witam wszystkich, cześć. Okej, dobra. Już biegnę dostawę ogarnąć. Widzicie, dobrze, niech stoi przy kasie. Przynajmniej może mnie nie okradną tak od razu. No i na chuj ty pipczysz od razu tym klaksonem, debilu zawalony. Widzisz, że biegnę tutaj do ciebie. Ty głupi jesteś? No po co on pipczy od razu? Widzisz, że człowiek tu idzie? On pipczy. No i pal lotę już stąd. Już. Czym dłużej przy jednej robocie będzie, tym lepiej z czasem jej będzie szło. No i dobrze, niech się expi. Dobra, już, nara. Ty masz kapelę? Proste, że tak. Mam na Diasia. Dobra, i mam cały band. Idziemy z powrotem. Ona przynajmniej jednych klientów ogarnia, także... co tu trzeba było jeszcze? Jeszcze jedno koło mam do wymiany? O Jezusku, dobra. Dobrze, koła kupiłem nowe. Nie no, disco polo to dla... leszczyków. Dla Sylwestra. Dobra, tu było porysowane. Zaraz nie będzie, miejmy nadzieję, porysowane. 270 kaski, super. Dobra, to do śmieci, to do śmieci, to do śmieci. I to do śmieci, jakieś szczykawy, inne rzeczy. Dobra, dobra, klient przy paliwie jest, spoko. Na proficie jestem, no coś tam udaje się zarabiać w tym momencie. Nie no, mistrzowski to nie. Wow, super. Super duper. Dobra, jaki tu jest? O, to jest dla mnie zamek. Początkujący do kradzieży, super. I tu nie mamy żadnego zamka, koks. Dobrze nam idzie, o znowu Elon, ty coraz częściej ten Elon do nas tu przychodzi. By the way. Dobra, niech pracuje. A kiedy jej wypłatę będziemy dawać w ogóle, czat? Ktoś wie? Ja pierdziele, 56 do wypłaty już, no nie mogę. Kamerkę mi ścięło, no widzę niestety, no. Co ja na to mogę poradzić? Nic niestety. O kurde. Dobra, piwka nie mam, picia nie mam już żadnego. Lody się powoli kończą, trzeba będzie kupić. Nie wypłaca się. Wtedy kiedy przepracuję 8 godzin. O kurcze. Dobra, place all. Tutaj też mogę dać nowe szkiełka, no, place all. Dobra, szkiełka odzyskaliśmy przynajmniej, to odzyskaliśmy, na chwilę to starczy. Ale muszę nowe zamówienie złożyć na lody i na jakieś... Kto tu kuźwa rybę zostawił? Ja się pytam. Dobra, mogę zlockpikować, nie? A tu? Też nie. Ciężkie mają. Dobra, proszę bardzo. Klient przy garażu, ja dupia, patrzcie, cały czas macie. Oho, zapłać swojemu pracownikowi za pracę. No, no. Już, już, spokojnie. Ale ona tam kasuje. Dobra, zarobiła kaski. Ja tu teraz wszystko posprzątam. Dobra, cześć. Porozmawiać, wypłaty. Zapłać premię? Nikt w życiu. Dobra. No nieźle. Niech se ma kaskę. I co teraz? Tutaj lockpick. Weź spróbuj ten mistrzowski. Na razie nie, na razie sobie daruję ten mistrzowski. Nie ma po co, nie ma po co tego robić w ogóle. Szczerze powiedziawszy. O, trzeba dokupić miejsca parkingowe, żeby więcej klientów było, to wtedy będzie większa szansa, że... że się na coś przyda pracownik mi, drugi. Także więcej informacji. Nie, gdzie to było? Czekajcie. O. Tu nie, funkcje, półki nie, inne, parking. I ten drugi parking kosztował 399, dobra.
kupiłem. I druga toaleta by się chyba przydała też przy okazji, wiecie. No, dwie toalety i drugi parking. Dobra, chyba jest git. Trzeba trochę posprzątać jeszcze. Dobra, klient przy paliwie. Ty nie wiem, możesz sobie iść już teraz? Nie wiem. Jak ja mam jej powiedzieć, żeby ona sobie poszła już? Na przykład nie pracowała teraz. Kamerkę zlagowało? Tak, no ale no nie mam czasu, widzicie, nawet odlagować teraz kamerę. O! Wytrych mi się rozwalił, czat. Widzicie? No i to jest to, dlaczego nie otwieram trudnych zamków. Bo się, kurczę, wytrych psuje. Dobra, zalejmy gościa. Super. Straćmy, został mi jeden wytrych. Przydałoby się ich mieć jeszcze. Co najmniej drugi by się przydał. A wytrychy dwa już mam, okej. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jakoś się udało. Tu jest mistrzowski. A, tu już przyjechali, no, patrzcie, nowi klienci przyjechali jakby. Dobra. Dobra, 12 dolarków. Okej. Lecimy, lecimy z zarobasami. Ty, bo ona sobie już poszła w ogóle. O kurde, czekajcie. Trzeba będzie zaraz zamknąć stację. W ogóle, może ją do garażu dam po prostu? Może ona nie w garażu pracuje? Dobra, dzień dobry. Ja nie wiem, czy ona jest tak stąks, szczerze powiedziawszy, póki co. Okej. Dobra, zamykamy to zaraz, czat, bo za dużo klientów mi się teraz zrobiło. A dostawę chyba jeszcze mam. Ty, właśnie, co z dostawą? A ja nie zrobiłem dostawy chyba koniec końców jeszcze. To nieważne. Chciałeś, żeby poszło, a to jej nie ma. Dobra, czekajcie, ja dostawy nie zrobiłem koniec końców. Okej, nieważne. Have a nice day, nara. Tak, tak ja myślałem, że jeszcze zrobiłem dostawę jakąś jedzenia czy czegoś, ale nie zrobiłem po prostu tej dostawy. Po prostu o niej pomyślałem. Widzicie, że coraz bardziej mi się tu lody kończą, inne rzeczy. Patrzcie, ilu klientów teraz przychodzi. Have a nice day o 22. Klientów przy kasie mamy, klienta w garażu cały czas na podnośniku tam czeka gość. No jednak dobra, no tutaj jakbyśmy mieli pracownika na kasie, to byśmy mogli inne rzeczy robić przynajmniej, to prawda. Dobra, ale tu sporo kaski wleciało teraz. Siema, pyka. Dobra, to jest ostatni klient, którego teraz obsłużę. No nieźle. W sklepie. Nice. Okej, to szybko ogarnę jeszcze tego klienta. Z paliwkiem. I zamykamy na teraz. Siema, Wacik. Siema. Dobra, to klient przy garażu, jak rozumiem, odjedzie też sobie sam, tak? Czekajcie, już włączam kamerkę raz jeszcze. No nie wiem, co z tą kamerką. No nic, no czat, chyba nie zrobimy z tą kamerką. No nie da się nic zrobić. Nie wiem, co nie działa, żeby zrobić tak, żeby działało po prostu. No nie mam pojęcia, co przestaje działać. Czy to jest jakieś sprzężenie, czy co? Nie wiem. Siema, Tomasz. Ale powiem, jeśli chcesz, żeby pracownik przyszedł do pracy, to nie musisz do nich chodzić, tylko możesz do nich przez kompa napisać. Spoko, tylko no jest noc i ona skończyła już robotę. Także na razie zamykam. Bez sporo roboty. O.
Ej, mogę jeszcze naprawić ten samochód. Zapłaci mi? Zapłaci mi czy nie? A, aż grę wyrzuciło, czatku, macie to? Skraszowałem grę w ten sposób. Ktoś chyba nie przewidział u stwórców gry, że można po zamknięciu stacji naprawić komuś samochód jeszcze i że... tak, za trudne to było, nikt na to nie wpadł na testach.